W parku rozrywki Energylandia w Zatorze pojawi się także to, na co turyści odwiedzający, zdaje się, czekają od dawna, czyli zamknięty park wodny. Zgadza się. Jest to inwestycja połączona z zupełnie nową inwestycją hotelową, która będzie uzupełnieniem hotelu, który już wcześniej prezentowaliśmy na konferencjach prasowych, czyli mowa o hotelu, który będzie uzupełnieniem hotelu weneckiego i lata inwestycji 2002-2023, przełom tych lat, to będzie start budowy hotelu wraz z zamkniętym aquaparkiem. Warto wspomnieć w tym miejscu, że aktualnie mamy największy odkryty aquapark w Polsce, między innymi dzięki tegorocznej premierze, czyli Exotic Island, a zamknięty park wodny da możliwość korzystania z Energylandii tak naprawdę przez cały rok. Będzie tam kompleks zjeżdżalni, będą baseny, będzie infrastruktura rekreacyjna, a zatem będziemy mogli się dobrze bawić i to będzie też takie rozwinięcie tego wodnego skrzydła naszego parku rozrywki.